Może jeszcze pamiętacie, jak kilka lat temu w pewnej grze twingowałem pojazdy w taki logiczny sposób za tyle pieniędzy, że wszystkim to się podobało. I dzisiaj pójdziemy o krok dalej, ponieważ stworzę samochód na czasy rodem z Mad Maxa. Będzie złożony z mnóstwa części jak moje rakiety w kerbalach. I co najważniejsze, będzie się posrach na polu bitwy. Poleć mi razem Sam Dizisowski, a to jest Crossout. Jest to materiał sponsorowany, ale nie bójcie się. My tutaj przyszliśmy tylko budować pojazdy, a wy będziecie mogli zagrać takim samym pojazdem, jakim ja dzisiaj będę grał, ponieważ wam go udostępnię. Jeżeli wejdziecie w link w opisie, zarejestrujecie się, gra jest oczywiście darmowa. Dla tych, co nie mają komputera, oczywiście jest również wersja na PS4 i Xbox One. Ale co najważniejsze, zobaczcie, zaraz wam pokażę, żeby każdy wiedział, o co chodzi. Tutaj zaraz będzie stał nowy super pojazd, którym każdy z was na pewno będzie chciał jechać. Dajcie łapkę w górę, jeżeli będziecie chcieli nim pojechać i się na to zdecydujecie, zobaczcie po prostu, ile osób faktycznie go ściągnie. Jak go stworzę, to tutaj, na tej wystawie, będziecie mogli sobie wpisać nazwę tego pojazdu. Jak piszecie nazwę, którą później wam poda po tym, jak stworzę ten pojazd, to będziecie mogli go ściągnąć. I fajnie byłoby, gdybyśmy zrobili tak, żeby ten pojazd miał najwięcej lajków. Zrobimy to, pokażecie tą siłę waszą. I zresztą właśnie tutaj jest najlepiej pokazane to, jaką wolność tworzenia ma każdy gracz. Co prawda nie zawsze musicie tworzyć sobie pojazd, z którym wyjeżdżacie na pole bitwy, ale na przykład zobaczcie, ten samuraj, tutaj jakiś rycerz na koniu, to wszystko tak jest super zrobione, że później człowiek ma aż chęć tworzenia jakichś super pojazdów, które czasami zabiją przeciwnika śmiechem. Rozpoczynamy budowę naszego pojazdu, żeby jak najszybciej dostać się na pole bitwy. Ja dobiję sobie na 9 poziom, nie tylko na zwyczajnych bitwach, ale też na tej kampanii Open World, która jest całkiem fajna. Ponieważ w zwykłych bitwach mamy tylko scrap metal, czyli ten zwykły metal, który jest nam potrzebny do stworzenia podstawowych przedmiotów, ale jeżeli chcemy mieć lepsze przedmioty, to musimy już pójść po lepsze materiały, takie jak miedź, które są już dostępne w innych rodzajach rozgrywki. Ale teraz tak, mamy na początek do zrobienia ramę pojazdu. Tu jest całe moje uzbrojenie, które aktualnie mam. Jeszcze zastanowię się, jaki typ pojazdu zrobimy, a może zrobimy dwa typy pojazdu, to się jeszcze okaże. W każdym razie mój pojazd będzie możliwy do modyfikowania w taki sposób, że po prostu jak ktoś nie będzie chciał mieć zwyczajnego karabinu, to sobie na przykład użyje shotguna albo użyje sobie tego rapiera, który jest odrobinę wolniejszy, ale może z daleka naprawdę dużo szkód wyrządzić. Dzisiaj zrobię nielogiczny build, czyli to jest w moim stylu, ponieważ użyję szybkiej kabiny, która ma lepsze staty, jeżeli chodzi o prędkość, ale nie użyję do tego lekkiej ramy, ale użyję ciężkiej ramy, żeby ludzie zdziwili się, że ej, o co tutaj chodzi? Dlaczego on ma nagle tyle życia. Teraz zobaczcie zresztą, o co chodzi. Tworzymy sobie na początek coś takiego. Zauważyłem, że jeżeli mamy kabinę z przodu, to częściej umieramy, ponieważ ludzie się skupiają na tym, żeby rozwalić nam tą kabinę. A im dalej jest kabina od przodu, tym jest mniejsza możliwość, że ktoś trafi w tą kabinę. A to później oznacza, że możemy dłużej siedzieć na polu bitwy. I nawet jak nam rozwalą całe uzbrojenie, bo tutaj jeżeli się walczy, to każda część odpada osobno. Wtedy, nawet bez uzbrojenia, jesteśmy w stanie dużo zrobić, bo możemy na przykład przejąć bazę, albo przyjąć na siebie ogień. Co jest też istotne. To sobie zrobimy w taki sposób. To sobie zrobimy tu w taki sposób i mamy już ochronione to działko odrobinę. Shotgun jest o tyle dobry, że jak podjadę blisko przeciwnika i on ma gdzieś odsunięte działko, to tak naprawdę jedną salwą z tego shotguna jestem w stanie pozbyć się prawie całego jego uzbrojenia. Oczywiście tutaj też musimy parę rzeczy dodać, żeby nie otrzymywać obrażeń z różnych stron. Tutaj akurat jest to przypisane do konkretnej strony. To zrobimy tak i chyba będzie możliwość odsłonięcia tego radaru. I dodatkowo będę miał ochronę przed ewentualnym atakiem od tyłu, tak żeby mi nie rozwalili za szybko mojego wozu. Zrobimy coś takiego. Tutaj po tej stronie będą drzwi i po tej stronie będą drzwi. Okej, dobra, czyli mamy to osłonięte. To jest popierniczony wóz. A, dobra, teraz zauważymy jedną rzecz, że no tutaj troszkę będę miał problem z osłonięciem tego działka. To sobie może damy troszkę do tyłu, żeby działko miało większy zasięg, znaczy większy kąt. No i już jest to prawie, że gotowe. Jest tu jeszcze parę części, które chciałbym osobiście dodać, no ale ze względu na to, że jeszcze nie mam zbyt wysokiego poziomu, to nie mogę za wiele dać, ale za to mogę go sobie pomalować i nazwać. Holy Jesus! What is that? What the fuck is that? Ten kompletnie nielogiczny pojazd możecie ściągnąć sobie pod nazwą Dizowski to the Exhibition, teraz go daję.
i jest on tutaj. Na przykład sobie klikacie w to miejsce, pomożecie sobie kopła pobrać, dajecie sobie tutaj i dajcie mu lajka. Więc jeżeli to zrobicie, to będę wam wdzięczny. Możecie je przy okazji dodać do znajomych. Też będzie fajnie, może będziemy mogli sobie razem pograć, bo mi się ta gra spodobała i będę w nią częściej grał. Jeżeli chodzi o bitwy, to mamy tutaj do wyboru albo PvP, albo PvE, albo po prostu kooperacja. Czymś już nie PvE od kooperacji, oczywiście tym, że na przykład zagramy sobie misję na Open World, albo zagramy sobie kooperację w różnych misjach, w których możemy pomóc naszej frakcji. Teraz gramy PvP, może zagramy sobie jeszcze jedną misję kooperacyjną, jak się uda. Zależy, jak nam pójdzie tutaj. Jak nam pójdzie tutaj dobrze, to okej. Jak dostanę w pierni, to trzeba będzie nowy samochód zrobić. Żegnam państwa, zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy tutaj jakąś ochronę naszych działek. Jesteśmy udającym vanem. Ale ja się na razie właśnie chciałem skupić na tym, by pokonać tego typa, bo on akurat ma tutaj działka, które chciałbym rozwalić. Dobra, jest, mamy to. Dobra, działko rozwalone. Zostało jeszcze tylko kilka działek? Nie, jedno działko zostało. Okej, i on już jest tak naprawdę martwy. Nie ma kół, nie ma niczego. Chyba go opuściła drużyna. On taki biedny jest. Został tutaj stoi i mnie rozwalił, bo wybuchł. Co to miało być w ogóle? Teraz pójdzie nam na pewno lepiej. To było głupie. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. W każdym razie też musicie zauważyć, że różne broni obracają się wolniej. Na przykład shotgun obraca się wolniej niż ten karabin, który mam na sobie. Tam widzę przeciwników już, więc możemy się stąd wynosić w kierunku naszej grupy, bo to też jest ważne, żeby się nie oddalać za bardzo od reszty. Tutaj na początek postrzelam na niego karabinem. Jesteśmy blisko, to już mogę użyć shotguna. Teraz skupiam się na jego kabinie, ponieważ jest odsłonięta i nie ma sensu skupiać się na samej broni. Pyk. I już go nie ma, zaraz go nie będzie. Ustawię się frontem. Tutaj trzeba się skupić na pomocy naszemu koledze. O, pozbyłem się. O, jest, udało się, dobra. Muszę go szybko wykończyć, zanim ktoś do niego podjedzie. Czekamy na shotguna. I tak, kabina jest osłonięta, więc się na niej skupiam. W 100% jest zniszczone. Teraz tam jest jakiś koleś, którego trzeba im pomóc dobić. Zalega już też shotgunem waliłem, żeby dostać asystę. I szukamy teraz reszty. Tam jest jakiś koleś. Trzeba się skupić, mamy wszystkie koła. Tu trzeba czasami fajnie, trzeba się wszystkie koła. Bo akurat jedno koło dużej różnicy nie robi. Ale możecie się później zdziwić. I widzicie, w ten sposób shotgunem udało mi się wywalić jego karabinę. Już go tak naprawdę nie ma, ja już teraz mogę sobie po prostu w niego walić. On sobie tam jedzie, nic więcej nie jest w stanie zrobić. Tym razem jego wybuch był spowodowany moją akcją, a nie backspacem, bo można się oczywiście samemu rozwalić i nie wiedziałem faktycznie, że to rozdaje obrażenia innym. Tutaj kurde, trzeba kogoś dobić. O, nie, to jest nasz. Zostało ich tylko trzech, ale nie wiadomo, gdzie oni są. Dobra, tutaj jest jeszcze jeden. O, i to jest to działo, którego się najbardziej boję, ale właśnie je zniszczyłem, więc to już nie ma większego znaczenia. Gdzieś jeszcze jeden koleś się nam ukrył i trzeba się dobrze... O, właśnie, pojechał tam. To wiecie co, to ja bym pojechał do ich bazy? Nie, już tam ktoś pojechał, więc nasza baza i tak będzie bezpieczna, bo jeżeli dwóch naszych będzie przyjmowało tamtą bazę, a my się zajmiemy tamtym kolesiem, to i tak będziemy pierwsi. A myślę, że nawet zdążymy go rozwalić i obronię bazę, zanim dojdzie do drugiego punktu u nas. Bo jeżeli mamy już dwa punkty, to wygraliśmy. Ale chciałem się go pozbyć. Gdzie on jest? On gdzieś tutaj musi być jeszcze. Gdzieś tu jest? Jest, dobra. Mamy go. Pali się. Jest! Udało się, zniszczyłem go. Czy ja dostałem MVP właśnie? Czy to było MVP? Dostałem MVP. To bardzo dobrze, cieszę się z tego powodu. Zagrajmy sobie tą misję kooperacyjną może. Okej, to jest fajna misja, ponieważ będziemy robili eskortę. Wiem, że zaraz pewnie wielu z was powie, co? Eskorta fajną misją? Ta akurat jest fajna, bo ta ciężarówka nie jest głupia. Ona sobie po prostu jedzie, ma w dupie wszystko, co się dookoła dzieje. My mamy jej zapewnić bezpieczeństwo. Też nie używam tego dużego działa czasami. Ze względu na pewne problemy, jakim jest amunicja. Akurat tutaj dostajemy amunicję na tym trybie, ale już na walkach PvP nie dostajemy i możemy się wystrzelać ze wszystkiego. Aktualnie nie ma nic, ale lepiej się upewnić. Tej misji na tej mapie jeszcze nie grałem, więc nie wiem, którędy ciężarówka jedzie i z której strony przyjadą przeciwnicy. Jakbyście chcieli zobaczyć więcej moich projektów, takich już bardziej zaawansowanych, to dajcie mi znać w komentarzach, to może coś tam się porobi. Akurat przeciwnicy w trybie eskorty nie są jakoś wybitnie trudni do pokonania. O! Więc strzelam na razie byle jak. Na razie nasza ciężarówka nie jest w ogóle uszkodzona. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie do samego końca. Nie, przyjechali od tej strony. Kolesia z piją trzeba pokonać od razu. Ja zawsze celuję, tak jak mówiłem, bezpośrednio w ich uzbrojenie.
bo jeżeli już nie będą mieli uzbrojenia, to nic więcej nie zrobią, ale właśnie ten kolej z piłą ma o tyle dobrze, że po prostu się wbija w pojazd i go uszkadza. Widzę wyrzutnie rakiet, trzeba się ich szybko pozbyć, zanim zrobią większe kuku. Najpierw się tym zajmę właśnie. Chciałem w to wjechać, żeby zrobić fajną scenę, ale nie tym razem. Okej, ten też z głowy. Ten się na mnie skupił zamiast na pojeździe. Tak sobie będę jeździł dookoła i raczej nic w związku z tym nie zrobią. O, miny, 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 miny. Ja nie mam możliwości wywalenia wszystkich tych min, więc się zajmę waleniem przeciwników, a oni będą miny rozwalać. Też nie wiadomo, co to będzie za mina. O, nie przejechał po tej minie na szczęście. To nie zostało, bo jeśli tylko co tam po lewej stronie może wyskoczyć, bo tam jest jakaś... jakiś przejazd tam był. Okej, na razie się na mnie skupiają, więc jest dobrze. A mi nic nie zrobią, bo tak naprawdę moja kabina jest za daleko i nie będą w stanie jej zniszczyć. Nie są samo naprowadzane, więc nie powinny stanowić większego zagrożenia dla ciężarówki, ale to są miny znowu. Miny, pojazdy, wszystko. Właśnie na kampanii, na otwartej mapie można znaleźć różne misje i czasami znikąd pojawi się ciężarówka, którą trzeba osłaniać. Wtedy jest naprawdę fajnie, bo wielu graczy nagle przyjeżdża tą ciężarówkę osłonić, tam jest na przykład z pięciu. I to naprawdę fajnie wygląda, jak nagle wszyscy ze sobą współpracują. W ogóle community w tej grze jest całkiem fajne. Na początku wszyscy grają tak, że jadą do przodu na hurra i nie przejmują się tym, co się dzieje, ale później już zauważyłem, że na wyższych poziomach gra się ostrożniej, w grupach, z lekką taktyką, a na tych jeszcze najwyższych, do których nie dotarłem, na pewno gra jest jeszcze bardziej zaawansowana pod względem współpracy. Okej, okay, zaraz ktoś tam je skupiają. To jest piękne. Ja mam mnóstwo życia, nic mi nie zrobią, poza tym, że pozbyłem się jednego z moich działek przypadkiem, więc będę musiał teraz strzelać w miarę blisko nich, żeby mój shotgun jak najwięcej im robił. Pyk, zrobione. Tutaj, ja tutaj próbuję min się pozbyć, a tu mi jakieś lapsy przychodzą. I właśnie to jest ten kardziak, który pozwala się w razie czego podnieść. Teraz wszystkie te części, które miałem, które służyły mi za osłonę, już nie istnieją. Okej, okay, tam jest wieża kolejna, trzeba ją zniszczyć. Teraz się pewnie pojawią nowe pojazdy. Cyk. I... cyk. Jeszcze ta jedna została. Już teraz trzeba się skupić, żeby nie odwalić mamiany. Dobrze jest. Czyli my wychodzimy naprzeciw tak, żeby do ciężarówki nie byli w stanie jeszcze nawet podjechać. Ciężarówka ma aktualnie 98 życia. Super wynik, raz mi się udało setkę zaliczyć. Czy to jakiś niespodziewany atak od tyłu się pojawił? Nieudany kompletnie. I pojawił się boss, a to oznacza, że nam się udało. To ja w niego wjeżdżam na pełnej zaraz. Tylko teraz przy samym pojeździe jest mało ludzi i ci z pilotu nagle wpadli. A tutaj trzeba się pozbyć tego działka. To jest nasz główny przeciwnik na razie. Mam nadzieję, że nie zniszczy mi wszystkiego. Nie mam zestawu naprawczego przy sobie, więc nie uda mi się naprawić, żeby dostać już moje uzbrojenie z powrotem. Ale on już nie ma broni, więc można się go pozbyć. Ja tylko będę osłaniał ciężarówkę od ognia przeciwnika i jest gitara. Zwycięstwo. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli byście chcieli więcej odcinków z tej gry, to dajcie znać. Możemy sobie to kiedyś pobudować. Już takie projekty bardziej przemyślane, bo jednak w 10 minut nie da się zrobić super projektu. Mogę wam pokazać inny mój projekt na przykład. Jeżeli byście chcieli, to wrzucę tamten jeszcze projekt do tej wystawy i może on wam się bardziej spodoba. Ten ma na 4 działka, jest bez shotguna, ale jest równie efektywny, znaczy jest nawet bardziej efektywny. Radar jest tutaj odsunięty, ale jest ten pojazd bardziej zbity na 4 dużych kołach i według mnie jest super, jest najlepszy, jakim do tej pory grałem, tylko flagę trzeba przesunąć odrobinę, żeby nie stanowiła większej przeszkody dla karabinów, na przykład gdzieś tutaj w to miejsce,
I teraz wam go zapiszę i będziecie mogli sobie go ewentualnie, będziecie chcieli, Shop 1 dorwać. Mam nadzieję, że to jest jedyny Shop 1. Tak, to jest jedyny Shop 1, to jestem ja, jestem autorem tego. Możecie sobie pobrać, zainstalować i zobaczymy, ile osób faktycznie będzie jeździło moimi wozami. Będzie woziło się, mówiło, ej, jeszcze wozem dziesiątkowego. Pozdrawiam się kolejnym razem i pamiętajcie, link macie w opisie pod filmem. Zachęcam do rejestracji z tego linku, żebym wiedział, ile osób weszło ode mnie. I mam nadzieję, że spotkamy się na pustyni. Cześć!